serdecznie. Sławomir Nowak, Janusz Wiertel. Nasza strona internetowa www.radiopik.pl. Polecamy, tam nasz program dostępny w wersji wideo. A w naszym studiu dzisiaj pan Roman Grzechowiak, ogrodnik, a specjalista od uprawy warzyw. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam pan serdecznie. Waldemar Uzdowski, inżynier ogrodnik od 40 lat, właściciel szkółki krzewów ozdobnych. Dzień dobry. I pan Jarosław Mikietyński, tu bardzo rozbudowana nazwa, magister inżynier rolnictwa, kierownik ogrodu botanicznego IHAR KCRZG, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych i jeszcze PIB, czyli Państwowy Instytut Badawczy. A więc sami specjaliści. W naszym studiu, witamy gorąco. Będziemy z państwem jak zwykle do godziny 13:00, będziemy radzić, no więc proszę dzwonić i pytać. 52 345 50 90. A my, no cóż, o czym my możemy rozmawiać, jak nie o pogodzie i o wiośnie, którą coraz bardziej widać, prawda? Przedwiośnie. Zaczną się nas tutaj czepiać, że my tu o wiośnie, a do wiosny, no trochę nam jeszcze zostało. Miesiąc prawie. Tym przedsmakiem jest przedwiośnie i to ona rzeczywiście, to przedwiośnie rzeczywiście można powiedzieć, że jest w pełni. Oznak tego jest szalenie mnóstwo. Tylko należy dobrze się przyglądać. Ja zawsze mówię, że nie wystarczy patrzeć, ale trzeba jeszcze widzieć. I kto chce widzieć, to naprawdę... I co można zobaczyć wobec tego? Mnóstwo krzewów w pączkach. No kwitnących to może nie wszystkie, ale wiele roślin. I to cebulowe w ogrodzie, czy to krokusy, czy pierwioski, czy przebiśniegi, śnieżyczki. To wszystko możemy, kiełkujące w wysokości 10-15 cm tulipany. Tak, trawniki tutaj w Bydgoszczy już zaczynają robić się kolorowe. Nieśmiało, ale naprawdę to się zacznie od krokusów, tych wczesnych odmian. Naprawdę możemy to wszystko już zauważyć, a pączkujących za forsycjach tak dalej będzie, że nie będą noce zbyt chłodne, to te pąki są już tak wydłużone, że za tydzień już będzie na tych krzewach tą żółć w zasadzie widać. I to są te pierwsze... Noce mają być jeszcze na minusie, więc także, bądźmy ostrożni. Na szczęście luty bywa zmienny, pół wiosenny, pół zimowy, że tak powiem. Pół jesienny, jak dziś na przykład. Tak, dobrze. No więc to jeszcze... Nasze te wszystkie... będą prace lekko jeszcze ostudzone. I nie wyrywajmy się. Możemy wiele rzeczy na tym przedwiośniu zrobić. O tym pewnie będziemy tu dzisiaj mówić, ale na razie spokojnie, że tak powiem, podchodźmy do tego nie z wielkim żywiołem. Nie jak do wiosny, tylko jeszcze do zimy, więc planujmy. Tak, na razie planujmy. Wielkie mogą być przechłodzenia i to kilkudniowe i z pewnymi rzeczami musimy mieć baczenie albo mieć w pogotowiu. Wiosna w ogrodzie botanicznym chyba bardziej widoczna, panie Jarku. No tak, bo gatunków znacznie więcej, tak? Tam mamy ponad 4000 gatunków, więc ta obserwacja... Z pana, To prawda. Zachęcamy, polecamy spacery. Widać rzeczywiście to przedwiosnie, bo już tutaj mamy tutaj właśnie kwiaty leszczyny, kwiatosady męskie, krokusy już rzeczywiście też widać, przebiśniegi, pierwioski, słychać ten zaśpiew już taki wiosenny ptaków, żurawie już słychać, gęsi, także myślę, że to przedwioście już... Tak, niebo pełne już ptactwa, wracają do nas. Słychać. Pan Waldek jeszcze z nami, więc bądźmy spokojni. Jest zima, mimo wszystko, tak? Do tego jeszcze widzimy właśnie zalety ciepłej zimy, takiej zimy jak ta, która możemy śmiało powiedzieć, że ciepła, bo te parę dni, jeżeli temperatury spadają, a ziemia nawet nie zdąży przymarznąć, jak widzę najlepiej na swoich tak zwanych oczkach ogrodowych, czyli jeziorkach malutkich, to najszybciej widać, jak trochę przymrozku jest, to skorupka jakaś się tworzy, ale zaraz już południe jej nie ma. Także bujanie się cały czas. Karasie w jeziorku żywe cały czas, nie poszły spać w ogóle. Zaskoczony byłem, widziałem pierwszy raz, jak sobie pływała moja wielka ryba złota. Spełnia życzenia? Ale stąd widzimy, spełnia. No ja się mówię, że tak. No, jak dobrze z nią żyć, to tak. Jeżeli się jest delikatnym, to tak. Nawet tak patrzy dziwnie jakoś. Ale chciałem tylko to powiedzieć, że w zeszłym roku, jeżeli ktoś uważnie obserwował, to widział, jaki efekt jest takiej ciepłej zimy, że na przykład pąki kwiatowe są bardzo obficie pozawiązywane w roślinach, większe są rośliny, te tak zwane zimozielone, tak zawsze mówiliśmy, jak na przykład ognik, takie półzimozielone, utrzymują liście prawie cały czas.
Także one się robią całkowicie zimozielone, jak w strefach śródziemnomorskich, już może trochę przesadzam, ale jakby w tamtym kierunku to się zbliżało. No i jak widzimy tutaj też na stole jest śnieguliczka czerwona, która ma przecież nie tegoroczne owoce, bo przecież zimą jednak nie kwitła, tylko zeszłoroczne. No to jest zaleta takiej zimy, że nie ma mrozów, a więc te owoce nie są zważone. Właśnie tego ognika owoce też się ważą, jeżeli są mrozy jakiś dłuższy czas. A po takiej zimie nie. No także tych ozdobnych elementów robi się coraz jest więcej w ogrodzie po prostu. Także jest nawet w tym smutnym okresie przedwiośnia, kiedy właściwie tych roślin nie ma tak dużo, bo to niektóre się zamykają, kaliny nie otwierają się, jak takie pochmurne czemu dni. Smutnym? To właśnie smutny, bo dlatego, że nie ma słońca. Czas pełen nadziei na wiosnę, na odrodzenie. No, nadzieja, jeśli jest pełne słońce, jest tak. Co do nadziei, to jest też zawsze takie inne przysłowie, ale może się powstrzymam przed mówieniem, bo może to się nie spełni tym razem. Ale właśnie te rośliny, kiedy jest tak też ciemno na dworze, one nie rozwijają się, te kwiaty nie otwierają się. One są przygotowane, bo kwitną, kiedy słońce wychodzi, rozszerzają się, otwierają się. Na przykład mówię o kalinach. To tak jak my, jak słońce świeci, forsycje, się uśmiechamy, tak, prawda? No, forsycje to samo. Jeżeli tylko jest pogodny dzień, to i my na duszy mamy wesele i w ogrodzie też się robi wesele. I rośliny tak samo reagują, bardzo podobnie. No i właśnie... Tym optymistycznym akcentem przechodzimy do telefonów. Przerwę na razie panu Waldkowi. Dajmy szansę słuchaczom. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, ja z takim pytaniem. Czy można by już ściąć róże? Rwą się ludzie do ogrodu, do pracy. Znaczy ja bym proszę. Się troszeczkę wstrzymał z tym przycinaniem, bo jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie przymrozków. Trzeba po prostu obserwować, gdzie, w którym miejscu te róże wytworzą te pąki, takie te świeże, młode. Wtedy dopiero możemy troszeczkę odczekać, bo te zniszczone przez mrozy kawałki róż będą widoczne bardziej, tak? Czyli takie ciemne końcówki i w miejscach, w których trzeba ciąć. Także nie spieszmy się, mamy dopiero koniec lutego. A spada temperatura rzeczywiście w nocy, poniżej jeszcze, zera, tak? Mhm. No, jeszcze zapowiadane na wtorek są wielkie opady śniegu, także nie są te warunki takie najlepsze do pracy. Ale w górach. No właśnie nie wiadomo, czy to znowu będzie tak, że w górach, no na naszych prognozach tutaj wręcz... Regionalnych. Wręcz mojej miedzy jest pokazany jako zasypany śniegiem. 4 centymetry nawet do 5, to nawet nie jest mało. Nie? No tak prognozują, tylko ostatnio te prognozy miejmy nadzieję, że nie spełniały się. Ma padać, czy lepiej, żeby nie padał ten śnieg, jak panowie sądzicie? Wszystko jedno. To naprawdę ja tu głosu nie zabieram, bo i tak z przyrodą nic się nie poradzi. Co z tego, że ja będę chciał, jak to jak i tak nic nie wyjdzie. Inaczej, to samo padanie na pewno nikomu, a roślinom w szczególności, nie zaszkodzi. A wody zawsze będzie więcej. A tej, jak ja będę patrzeć, zawsze ciągle mamy mało, bo zasoby te odnawialne to ho, ho, ho. Naprawdę tych opadów nam... Znaczy, co do rolnictwa, można powiedzieć, że lepiej było, gdyby trochę śniegu przypuszczyło. Te wszystkie płytko korzeniące się, tej wilgoci mają dosyć, ale zapas jest potrzebny i tej wody nie idzie za duże. Ale to odpowiadając tej pani jeszcze, no to dla własnego luksusu nawet wstrzymajmy się jeszcze trochę, bo to nie ma potrzeby się tak śpieszyć. Co prawda w niektórych miejscach cieplejszych te róże mają wydłużone już pączki nawet. Wychodzą dosyć intensywnie, ale nie denerwujmy się tak bardzo. Jeżeli nawet będą wychodziły mocniej, to dla żadnej większej szkody rośliny nie poniosą, jeżeli trochę opóźnimy to cięcie, bo właśnie tutaj, jak Jarek mówił, to wtedy widać wszystkie uszkodzenia tej rośliny i to za jednym zamachem zrobimy sobie wszystko, takie wyczyszczenie tej rośliny. A mimo ciepłej zimy te uszkodzenia będą, z tym się trzeba liczyć. Także tu szczególnie w roślinach ozdobnych się nie śpieszmy, ale w ogóle cięcie to jest zawsze, jak mówimy, po większych mrozach. No ale jeszcze ten tydzień nie wiadomo właśnie, co nas czeka. Bądźmy cierpliwi. No to kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Lucyna z Kujawsko-Pomorskiego. Proszę panią, ja kupiłam w Roskwinie harnaś. Te wczoraj, jak ją mam sadzić? Ja nie wiem, jaką pani kupiła, czy z gołym korzeniem, czy z donicy. To znaczy jest owinięte korzenie, są taką folią. Tak zwany z gołym korzeniem. No jeżeli ziemia jest niezmarznięta, luźna, to po prostu przystąpi pani do wsadzenia jej na miejsce stałe. I na te... Dobra, a
A teraz mam takie pytanie. Odkręcić tą folię, tak. A te korzenie wyprostować? Tak, bezwzględnie. No z tą folią pan nie może do dołeczka tej brosyni wsadzić. Te korzenie tak lekko można tam ręką rozluźnić, żeby nie były zbite w jednym takim, powiedzmy, warkoczu. Ładnie rozłożyć w tym dołku, który pani wykopie. Głęboki? No myślę, że tam więcej jak 40 cm ten dołek nie będzie potrzebny, bo to pewnie roślinka roczna, bo dwuletnia najwyżej, to tego systemu korzeniowego takiego wielkiego nie ma. Jeżeli jest bardzo duży, długi, to należy tam o 1/3 te korzonki, te cienkie szczególnie wszystkie, przyciąć. Do lepszego w celu, lepszego przyjęcia. I dobrze by było, gdyby pani posadziła, tak, ustabilizowała. To podłożyć, obornika tak? Można trochę podłożyć. Kompostu, jeżeli obornik na ten dołek, takie tak zwane zaprawienie tego dołka, to żeby był nieświeży, a mocno przefermentowany, tak zwany przegnity. Lub tam powiedzmy pół wiaderka kompostu i to wystarczy. Tak, tak i koniecznie to jak Jarek podpowiada, proszę słuchać dobrze. To obornik byłby 3-letni. To dobry, 3-letni. To dobry. I zapalikować, jak mówił pan Jarek. Podniesiaste zawsze jest dobrze dać obornik, bo one no, mają duże potrzeby. Młode rośliny bardzo dobrze rosną, ale w takiej formie właśnie, jak pani mówi, że to tak z gołym korzeniem, zasypanym trochę torfem, owiniętym, żeby to jakoś tam przeżyło okres sprzedaży, to zazwyczaj nie są takie najmocniejsze chyba rośliny. Jaka to jest wysoka roślina? To jest, tak ja wiem, ponad metr. Młoda, no, widać, no to 1/3 pani przytnie i tak jak Jarek mówi, dać patyk bambusowy i ładnie przywiązać jakąś materią, która z czasem sama się rozpadnie. Nie czasem plastikowym sznurkiem, ani jakimś drutem. Tylko najlepiej kawałkiem materiału na przykład z prześcieradła jakiegoś starego, jakiegoś lnianego. Czy są takie specjalne wiązadła do drzewa? Albo są specjalne, ale jak się ma jedną rzecz, no, to wiesz, można jeszcze jedno takie zrobić. Ono samo zgnije i odpadnie. Nie musi pani myśleć. Chodzi bo jeżeli, o to, żeby ustabilizować to drzewko, żeby się nie ruszało. Tak? Żeby ustabilizować, a jednocześnie, żeby nie stawiać sobie tego na głowie, żeby pamiętać o tym. Ono z czasem to płócienko zgnije i samo się rozleci, że to roślina powiększając swoją grubość będzie w stanie rozerwać się samo, ono z czasem zepleje. A poza tym, jeżeli jesteśmy przy wsadzeniu tego drzewka młodego i to też można je również przyciąć. Jeżeli jest ta koronka rozbudowana, to przewodnik tak góra 1/3, ten pęd główny, pionowy, a gałązki boczne, jeżeli ich jest sporo, to tak mniej więcej maksimum 1/3 tych gałązek bocznych też poprzycinać. To będzie służyło lepszemu przyjęciu i lepszemu rozkrzewieniu się tego młodego drzewka. Ale też jak w poprzednim tygodniu mówiliśmy, przepraszam, znowu się spowodować też, żeby ono miało ładną formę przy okazji, bo czasami przy młodych drzewach wychodzi jeden pęd przewodnik, który jest dosyć mocny, a jakiś boczny też chce być dominującym i też jest taki gruby, czasem przycięty, to warto go nawet całkowicie wyciąć, tego drugiego grubego, który jest z boku, po to, żeby właśnie zachować taką ładną koronkę. Wszystkie uszkodzić wszystkie pędy boczne, pęd główny trochę mocniej, żeby taki ładny już od razu jakby miniaturowe drzewko było. I wtedy to drzewo będzie ładniej rosło, będzie od razu dążyło do dobrej formy. To jak wspomnieliśmy, odejść od drzewko, popatrzeć, jak ono wygląda. Dobra, a jak włożę tego obornika przefermentowanego, to ziemią trochę przykryć, tak? Naturalnie. Czyli na to obornik troszeczkę ziemi, wsadzi pani drzewko, obsypie pani tym kompostem czy coś, to, które pani ma. Proszę zrobić jeszcze wokół tego drzewka taką misę i pamiętać, żeby dobrze je podlać, tak? Chodzi o to, żeby zamulić te korzenie, które tam będą. A stanowisko? Bo to jest jeszcze przed posadzeniem słoneczne. No osłonięte od wiatru najlepiej. Im więcej słońca, tym będzie obor bardziej wybarwiony i kolorowy. Rozumiem. No serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy również i pędzimy dalej. Dzień dobry. Halo, halo. Prosimy o ściszenie tylko, tak? Halo? O, no zupełnie się pan z nami rozłączył, no to kolejny. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. A, witamy serdecznie. Tutaj Marek Dąbrowek. Proszę państwa, co do tych róż. Zgadzam się z panem Waldkiem. U mnie już róże mają długie wypusty. To prawda, róż jeszcze nie wolno nawet kopczyków zdejmować, bo jeszcze zapowiadają mrozy. Ja proponuję tej pani, aby te kopczyki dopiero przycięła dopiero w drugiej połowie marca.
Obawiam się, że może być za ciężko, wie pan, bo zawsze było, zawsze to były zasady i to można było sobie tak mówić, ale w tej chwili to nie ma zasad i trzeba raczej patrzeć na niebo. Zasady są po to, żeby je łamać, mówi przysłowie. Bo jak za długo będą, a teraz już są wydłużone, sam pan mówi, nie? Już są pączki wydłużone. Jeżeli zrobi się na przykład tydzień słoneczny bardzo, to co będzie z tych róż? Będą już liście, a najgorzej właśnie zachowują się liście, chociaż w różach to nawet mróz minus 5 nie powinien zważyć w ogóle liści. Także to lepiej trochę je szybciej starać się jakoś wyhamować, nie powodować właśnie, żeby one za długo były przykryte, dlatego że to te pędy powyrastają, a potem i tak straty będą, bo one będą na siłę wyhamowane przez jakieś przymrozki. Ja jestem zwolennikiem zawsze wyprzedzania trochę pogody, czyli nawet pierwsza jak połowa marca, przymarznie, tak? Ale bardziej naturalnie dochodzić do siebie, dlatego że pytanie jest zawsze takie, w jakim celu przykrywamy rośliny? Żeby uchronić je przed mrozami maksymalnymi, ekstremalnymi, czyli nawet nie minus 15, tylko minus 20 i niżej. Przed tym ochraniamy te rośliny, a resztę powinniśmy zostawić chyba. Wydaje mi się, że zawsze efekt jest lepszy. Jak nie trudno zauważyć, to przedwiośnie wszystkich tak pobudza, żeby jednak iść tam coś pogrzebać, coś tam przyciąć, coś tam odkopać i tak dalej, i tak dalej. Ale ciągnie wilka do lasu, a dziękowca do ogrodu. No i można część rzeczy robić. Jeżeli mówimy już o tych okrywaniach na zimę i ewentualnym odkrywaniu, no to zwróćmy uwagę, że ta wiosna do nas puka do tych drzwi bardzo mocno, to zwróćmy uwagę na te rośliny, które są bardzo mocno osłonięte różnymi tam, powiedzmy, agrowłókninami czy tym podobnym materiałem. I to, co rozluźnić, już należy. Koniecznie, koniecznie, bo jak będziemy zbyt długo czekać, i to jest również przy hortensjach ogrodowych, to jeżeli tam tego powietrza nie ma, tego przewiewu i są dość mocno szczelnie okryte, to te pąki będą, proszę uchylić i zobaczyć do środka. One mogą mieć centymetr i więcej długości. I wtedy, gdy odkryjemy zbyt późno i pierwszy przymrozek, na pewno będą one uszkodzone. Pamiętajmy, wielu roślin takich ozdobnych, weźmy, spójrzmy do środka, jak to się zachowuje, czy to już tam pączki są na wierzchu, czy nie. Te bardzo takie wrażliwe na te przymrozki zostawmy jeszcze. A niektóre nawet można, jak tu pan wspomniał, rośliny się pewnie, jak róże, nie boją się 5 czy 10 minusowych temperatur, ale są takie, które należy już też powolutku odkryć. I to jest dla tych, praca dla tych takich niecierpliwych, którzy pośpiechów. Chcą już koniecznie pracować. I tych prac jest jeszcze wiele innych na wiosnę. W tej chwili na przedwiosiu, co możemy się nimi zająć, ale to może za chwileczkę. Pan tu jeszcze to coś prawda. Chciał zapytać, tak, nie? Tak, to prawda, bo ja róże zawsze na jesień przycinam na wysokości gdzieś od ziemi 75 cm i pomimo, jeżeli tam na wiosnę przymrozi przymrozek taki większy, no to ja mogę je korygować, bo i tak wiosną, bo i tak wiosną je obcinam do minimum tam 15 cm, 20 góra, nie, od ziemi, na tą wysokość tylko, nie, i wtedy one bardziej rosną i po prostu cienkie ołóweczki wycinam i grubsze zostawiam łodygi. Pan wie, co mówi, bo jest fachowcem od róż. Ona bardziej jest stabilna i bardziej się trzyma ta róża i naprawdę można wtedy korygować. A co do nadziei, zgadzam się z panem Miketyńskim. Dobrze, że nie skomentował pan tej nadziei na antenie. A to pan Waldek chyba powiedział, nie? Tak jest tym, także. O, przepraszam, to pan Waldek, o, przepraszam. Nic nie pasuje ostatnio. Ale jak mówimy o nadziei, to również można powiedzieć, że nadzieja umiera ostatnia, także spokojnie z tą nadzieją. To miało właśnie to zabrzmieć. No ale tutaj to nie ma większego znaczenia. Ja tylko na jeszcze jedno zwrócę uwagę, czy się pan ze mną zgodzi. Popatrzmy, co, jak my się zachowujemy. No ci, co mają trochę więcej może doświadczenia z ogrodem. Jesienią przykrywamy rośliny bardzo późno. Mamy już właściwie często we wrześniu jakieś przymrozki, w październiku, a my sobie dopiero pod koniec listopada, ja to zawsze uważam, że nawet do świąt wystarczy przeczekać. Żeby nie, jak się kończy sezon działkowy, to już działkowcy się niecierpliwią, kiedy nerwowi. Przykryć, ale, bo się nie pojawią do wiosny w ogrodzie. Bo nie ma powodu, żeby prędzej przykrywać. Tak. Rośliny przykrywamy wtedy, wręcz się mówi, że kiedy pojawi się taka skorupka na ziemi, czyli ziemia chociaż trochę przymarznie. To jest tak jakby sygnał, że te mrozy już się
jednak przymrażają trochę mocniej. I to samo powinniśmy robić wiosną. No ale wiosną, często my żałujemy tego odkrycia, oj, bo nam zmarzną, oj, bo nam zmarzną. I właśnie to jest ten błąd, ja uważam, bo rośliny powinny same dochodzić. One najlepiej sobie regulują, kiedy mogą wyjść, kiedy dla nich zacząć rosnąć, kiedy zaczną liście wychodzić, bo no, w tej chwili pąki się wydłużają, ale to ciągle są pąki. Roślina w pąkach jest dosyć mocno mrozoodporna. Bezpieczna. Jest bezpieczna. Jak się zaczynają rozchylać liście, no to u niektórych roślin to już jest paskudnie. No właśnie, a kiedy te przymrozki są bardziej groźne? Jesienią, zimą, czy właśnie te wiosenne? Rośliny już się zaczynają rozchylać? Majowe, majowe przede wszystkim. Zawsze przymrożenie pąków, które już skoro wyszły liście i się rozchyliły, powoduje wyhamowanie rośliny na dłużej. Bo muszą bo boimy się, że stracimy kwiaty. Ale tak? nie stracimy, spokojnie. Tylko był okres, że nawet w czerwcu kiedyś tak były raz, się zdarzyło takie mrozy, to wiem, że klony palmowe miały już wielkie liście, prawie że całkiem rozwinięte. Na rano były całe zwisłe i ciemne, a w południe już sterczały i było wszystko w porządku. Rośliny jakoś tam sobie regulują. Jeżeli by były okryte i zdjęte przed całym mrozem okrycia, to wtedy mogłoby to źle skończyć się. Rośliny ale zahartowane są. One mają ten swój cykl biologiczny, te instrumenty, które powodują, że one, no w cudzysłowie powiedzmy, wiedzą, kiedy już mogą, a kiedy nie, co czasami tak zdarzają się wypadki. Czy to można porównać do hibernacji, tak? Nie. Do tego, żeby się zahartowały te rośliny, tak? Tak, no bo to czynnikiem powodującym, że one zaczynają się rozwijać, jest nie tylko słońce, temperatura, ale jest wiele innych takich rzeczy, które na przykład zamarznięcie ziemi, czy ziemia jest, uruchamia korzenie, czy nie, bo właściwie u roślin najważniejsze jest korzeń i część lekko nadziemna, a reszta to nie ma żadnego znaczenia. Zresztą pamiętajmy, że róże kwitną na pędach jednorocznych. I tak je przycinamy nisko, mówi się nawet do 3 pączków nad rozgałęzieniem. I one i tak wyrosną i muszą zakończyć się pędy kwiatem. Czym więcej młodych pędów, tym więcej kwiatów. Dzień dobry. Halo? Tak, witamy serdecznie. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chodzi o opryski na wiosnę, jak już nie będzie tych przymrozków. Właśnie mąż zawsze pryskał najpierw miedzianem, znaczy się, czy można mocznikiem najpierw, a potem miedzianem, czy nie wiem, czy on dobrze. Nie, to nie tak. Mocznikiem robimy oprysk po zbiorach, po opadnięciu liści z drzew, minimum w 80%, wtedy wykonujemy oprysk mocznikiem. Teraz wiosną przechodzimy do pierwszego oprysku, właśnie jak to pani mąż robi, ale tylko i wyłącznie miedzianym. Jeżeli temperatura będzie około 80 stopni, to wszystkie drzewa i krzewy, również te ozdobne typu magnolie czy rododendrony, również możemy tym miedzianem potraktować. Ale to czekamy na dobrą pogodę, to zawsze zdążymy, bo ważne jest, żeby termin tego oprysku był wtedy, kiedy nie są rośliny ulistnione, czyli tak zwany okres bezlistny. Czy to będzie za tydzień, czy za dwa, wszystko jest termin dobry. Byle pogoda sprzyjała, nie padało, była lekko słoneczna, może być wieczna, no a z tym jest oprysk gorzej. I pamiętajmy, że ma być to oprysk, tak zwane zlewanie tych roślin, żeby to nie było sama mgiełka, tylko dość mocno opryskane, żeby po tych głównych gałęziach, po pniu ten płyn po prostu ściekał. I to jest ten pierwszy oprysk, o którym pani pyta. Także mocznikiem teraz nie. Nie, nie. Dobrze. Bo mocznik jesienią ma cele dezynfekujące rośliny. Jeśli rozłożyć wszystkie rośliny. To tylko w dużym stężeniu oczywiście, ale jesienią. Dobrze. Czyli wiosna, miedzian, jesienią, mocznik. Tak, nie zapomnijmy przy oprysku miedzianem dodać środka przyczepnego. Cały czas o tym wspominam. Cały czas, czy jakiegoś Ludwia, ale ciągle wiele ludzi, a ja nie wiedziałem. Tak. Ludwik może być. Tak? Najzwyczajniejszy Ludwik. Nie balsam, tylko zwykły, najstarszy typ. Chyba, że mydło potasowe ewentualnie. No, chyba, że ktoś ma mydło. Albo mydło w Ludwik płynie, przyjacielem działkowców i ogrodników. No właśnie. A teraz jeszcze jedno pytanie mam. Bo wycięliśmy wiśnię taką starą i został pień. I teraz na tym pniu jakiś grzyb wyrósł, ale to na całości. Takie brzydkie te grzyby, mąż to zdrapał. To bym się cieszył, to dobrze, że są te grzyby, bo te grzyby powodują rozkładanie tego pnia.
Na pewno będzie miała pani odrosty od korzeni wiśni, jak się pokażą na wiosnę na 100% po ścięciu tej wiśni, bo korzenie nadal funkcjonują. Ale rozumiem, że ta wiśnia miała być zlikwidowana całkowicie. Tak. No to ja radzę jeszcze, że mąż wziąć wiertarkę albo pani i wywiercić dziury największym wiertłem możliwym i tam zasypać jakiegoś nawozu azotowego. Może być mocznik właśnie, może być saletra amonowa, wszystko jedno. To spowoduje szybsze rozkładanie tego pnia i właściwie nawet zaniknięcie z czasem. Jak nie mam dostępu do wiertarki, to po prostu taką zwykłą piłkę ogrodniczą i ten pień ponacinać w różnych kierunkach, na krzyż, ile się da, żeby takie rowki porobić i wtedy w te rowki tego nawozu, jak tu Walę wspominał, no, bo jak pojawił się grzyb, to znaczy się ten pień zaczyna będzie szybciej, także. Będzie szybciej ten pień się będzie rozkładał. Aha, to mocznikiem też można, tak? Też można. Dobrze. Ale właśnie jeszcze nie dość, że na drzewie, to w ziemi też wyrosły grzyby. Ja już nie mam na to pomysłu, bo wyrywam te grzyby. A to takie... Jakie grzyby to pani ma? Tam takie zwykłe kapeluszowe, czy takie chmury? Nie wiem. Grzybki. To była grusza i też tak samo w koło gruszy. Ale te grzyby mają kapelusze, czy to tak typu chuba? Jakieś blaszki, tak? Problem polega, że zmęczenie trochę gleby tak wygląda. Na pewno tak? Można zmienić jakieś... pH, nie? Czy z dolomit magnezowy na przykład? Tam było czymś już nawet posypane, one nadal wyrastają. Ja wykopywałam z korzeniami. Czy wapnem jakimś? Tak, zneutralizować, zalkalizować glebę. Mm-hmm. Ale mocznik jest też dosyć trujący w dużej dawce, bo tworzy takie potężne zasolenie, a to rośliny tego typu jak grzyby to nie znoszą takich ekstremalnych. Aha, to można też pod ten następny korzeń. No ale to dużo korzeń. Trzeba było, nawet lepiej w otwory, żeby tam w ziemi się rozwijało, żeby znowu pani nie podnawoziła se za mocno roślin dookoła. No właśnie. Bo pamiętajmy, że my sypiemy nawet w jednym miejscu, ale on się rozchodzi po większej przestrzeni. Tak, no właśnie. To nie jest tak, że nawozimy różanecznik nawozem do kwaśnolubnych, a obok roślin trawnik tego nie dostaje. No dostaje też. No. No ja wiem, bo kiedyś tak sobie coś zniszczyłam, ale teraz będziemy wiedzieli, żeby te grzyby zlikwidować, bo to brzydko wygląda. A dużo jest ich, tych grzybków? Słucham? Czy dużo tych grzybów? Dużo. No na całej tej, w ziemi to wyrastają dookoła mi tam. Aha. Nawet kwiaty były wsadzone. Ja myślę, że wapnowanie przede wszystkim. Ręczne usuwanie to nie. Często na trawnikach też się bardzo pojawiają takie różne grzyby takie, ale to właśnie jest dowodem, że brakuje tego wapnia. Aha. To wapnowanie jest bardzo... A jeżeli jesteśmy przy wapnowaniu, to jeszcze dla tych właśnie niecierpliwych, którzy nie wiedzą, co z sobą zrobić, żeby jej jak najszybciej na te działki nosi ich, to pamiętajmy, że no, wapnowanie generalnie robimy jesienią. To jest termin taki nieodzowny. Natomiast w przypadku załóżmy trawnika, jak ktoś nie zrobił tego jesienią, również może zrobić to wiosną, przed ruszeniem tego trawnika. I to też będzie dobre. Tylko należy już nie te szybkie... Ale teraz, czy jeszcze czekaj? Tak, przed ruszeniem trawnika. Mm-hmm. I to jest to nawożenie wapniowe przy trawniku jeszcze jak najbardziej wskazane. Tylko forma tego wapna powinna być raczej granulowana, żeby się ciut dłużej rozkłada, żeby wiatr jego tam nie wywiał. Oczywiście nie wolno na śnieg. Także jeszcze mają być opady śniegu, to jeszcze poczekajmy ten tydzień, bo trawnik ta szybko jeszcze nie ruszy. No ale jak się teraz posypie i śnieg popada, to wsiąknie tak ładnie, nie? No, zalecenie jest, żeby tego wapna na śnieg nie stosować. Także, a pod śnieg? Pod śnieg, właśnie. Trzeba pamiętać. Na razie to jeszcze trzeba poczekać. Jak już wapnujemy teren trawnika czy trawnik, to trzeba pamiętać, że trzeba odczekać od 40-60 dni, żeby rzucić jakiekolwiek nawozy. Dlatego to robimy jesienią albo wczesną zimą, to wapnowanie, żeby te nawozy były skuteczne później. Bo jeśli zrobimy wapnowanie i rzucimy nawozy tak jak saletra azotowe, no to niestety nie będą działały, bo one się nawzajem wytrącają. No i proszę jeszcze pamiętać, że nawozy wapniowe są różne. Na lekkie ziemię stosujemy nawozy bardziej takie zasadowe, czyli mocniej, czyli kredę, a na cięższe ziemie gliniaste stosujemy wapno. Prawdziwe to wapno ogrodnicze, czy wapno nawet budowlane, tylko bez żadnych dodatków musimy pilnować, bo teraz się różne dziwne rzeczy pojawiają w sklepach. A my chyba ten dolomit stosujemy. No tylko z kolei z dolomitem to pamiętajmy, że dolomit daje duże ilości magnezu, bo to jest wapno magnezowe.
pochodzi prosto z ziemi, ale ono nie odkwasza ziemi. Jeżeli chcemy zastosować wapno jednocześnie, żeby dodać wapna, i czyli CA, symbol chemiczny, to dodajmy tak, jak mówiłem, ale dodatkowo, jeżeli chcemy odkwasić, to nie możemy dawać dolomitu. Aha, rozumiem. Bo to nic nie da. Najlepsze jest wapno ogrodnicze, tak? Tak jest. I jeszcze pamiętajmy, że kończy się powoli sezon grzewczy i mamy tam naskładane we wiaderka tego popiołu drzewnego z kominków i tak dalej, także to jest też dobry moment, żeby się pozbyć tego popiołu drzewnego na warzywniki, pod różne, no oczywiście niekwaśnolubne rośliny. Na wszystko inne możemy to, ten popiół rozsypać, a tu również to może być zdecydowanie nawet na śnieg. On się szybko, on jest bardzo mocno higroskopijny, tą wilgoć chłonie, także nam wiatr go tam nam nie zwieje, także weźmy te zapasy tego popiołu, wysypmy również na nasze działki. A o jednym nie możemy zapomnieć, bo mówimy dla tych niecierpliwych. Ci niecierpliwi bardzo, to nie pamiętają, że to jest ostatni dzwonek, żeby winorość przyciąć. I akcynidie. To są dwa tematy, które w tej chwili, jeżeli zaczynamy od cięcia w ogóle w ogrodach, to właśnie od winorośli i od akcynidii. A później przejdziemy do drzew i krzewów owocowych, które mają czas przez saluski marzec. Natomiast te dwa gatunki, co wspomniałem, pierwsze to jest ostatni dzwonek, bo jest no, w miarę ciepło, także te, ruszenie tych roślin, soki, w każdej chwili to może nastąpić, także przystąpmy do tych prac przede wszystkim. Dobrze. A to wapno ogrodnicze, czy ja dostanę w tych sklepach ogrodniczych? Tak. W każdym ogrodniczym sklepie. W różnej formie. I granulowane, tak? I zwykłe. Aha, dobrze. No to dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Ja zachęcam bardziej do nawożenia jednak kredą, bo kreda jest bardziej bezpieczna. Wapno potrafi niektóre rośliny poprzypalać, aha, jeżeli za dużo wysypiemy. Także kreda jest zdecydowanie lepsza. Można ją kupić nawet w sklepach takich z farbami. Tylko uważaj, żeby to była zwykła kreda. Bez latów. Dobrze. Tak. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję za porady. Czyli kredą nie zrobimy krzywdy. Nie, bo kreda jest łagodnie działa. Wapno potrafi palić. 52 345 50 90. Witamy. Halo. Witamy. Dzień dobry. Dwa tygodnie temu pewien słuchacz pytał o późne odmiany śliw. Ja tydzień temu miał otrzymać od was ewentualnie odpowiedź, ale nie wiem, czy otrzyma, bo mnie akurat nie było, nie miałem okazji słuchać audycji. Chciałem po prostu podpowiedzieć jemu, że bardzo dobre odmiany późnej śliwy to Stanley i Prezydent. Jeżeli on słucha nas teraz, no to byłoby dobrze, to by miał tą odpowiedź. To pytanie chyba padło w ubiegłym tygodniu, nie, dwa tygodnie rzeczywiście. W ogóle było o odmiana śliw i późniejszym. Myśmy tu zalecali wszystkie typy węgierki, a najpóźniejsza to jest ta zwykła, która jest najbardziej korzystna do spożycia i do przetworów i tak dalej. To jest po prostu węgierka zwykła. Do tego mamy jeszcze węgierkę Wangenheima, mamy węgierkę łowicką, dąbrowicką. To są wszystko... Z tym, że te łowiska i dąbrowiska są wcześniejszymi. Te zwykłe to jest właśnie najbardziej późna i to myśmy czym panu polecali. Aha. No bo mówię, ja proponuję ewentualnie, bo mam je, obydwie te odmiany, Stanley i Prezydent. Prezydenta mam już chyba czwarty rok. Bardzo ładne, duże śliwy, tak w połowie Tak, bo panu września... zależało na wielkości. Ale ten Stanley, to jest, z tego co wiem, to tak słabo pestka, nie? Tam odchodzi, czy... Ze Stanleya? No. Nie, ze Stanleya bardzo dobrze, a kompot jest wyśmienity, aż taki jak do słoików na zimę, aż lekko gęstawy, ciemno taki fioletowy, no bardzo smaczny kompot. A w jakim terminie u pana dojrzewa ten Stanley? No właśnie. W połowie września do zbioru gotowy. No widzi pan. I to jest wszystko okej. Okay. Ale tu temu naszemu słuchaczowi, ten tydzień temu, ja się nie mylę, to na pewno chodziło o odmiany bardzo, bardzo późne. I to tutaj oprócz węgierki myśmy tutaj nic nie znaleźli. Być może są, jak pan podawał, znalazł gdzieś tam w internecie, że jeszcze bardzo późne odmiany, ale to są takie... No ale wrzesień to nie późno? Proszę? Wrzesień to nie późno? No, jak pan mówi sierpień, połowa września, to nie jest późno. Nie. Węgierka zwykła, my możemy w końcu września. Połowa września pan mówi. No to jeszcze, to pół biedy, bo węgierka ta zwykła, ona najpóźniej dojrzewa, nie? Najpóźniej na powidła, na przetwory dodaje się jak najbardziej. I wtedy ma bardzo dużą... O, to już dużą po święcie śliwki, nie? W strzelcach panu dojrzewa. Ilość cukru ma największą, tak, bo ta polaryzacja w tym czasie jest największa.
A mam jeszcze jedno pytanie. Samemu chciałbym przygotować podłoże do pikowania i do rozsady z ziemi kompostowej i zgranulowanego bydlęcego obornika. Czy to jest dobry pomysł? Ziemi kompostowej pan może do wysiewu różnych tam nasion, czy to warzyw, czy to kwiatów, ale tutaj, proszę pana, do mieszka obornika tego granulowanego nie, bo te rośliny po prostu nie zdążą z tego nawet skorzystać. Mało tego, ten nawóz się nie zdąży rozłożyć. Tutaj musi pan robić mieszankę torfu, tylko nie wysokiego, tego zwykłego, nie kwaśnego, tak, piasek tak. I ziemia ogrodnicza lub tam jakieś do kwiatu, do rozsad lub zwykły kompost i to wymieszane, te trzy składniki do skrzyneczek, delikatnie nawet przez sito, przesiane, żeby to było takie struktura bardzo drobna i takie się dają do wysiewu, czy to kwiatów, czy to warzyw, jak poru, selerów, pomidorów i tym podobne. A zasilić azofoską ewentualnie można nie, by? Nic, jeśli pan nic, robi pani, kompoście, to nic nie trzeba. To są tylko też wschody. Nie. Po wschodach będą siewki, które będzie trzeba pikować. To wszystko jest tak mało potrzebne, jeżeli chodzi o pokarm, bo to roślinki bardzo, bardzo młode. One jeszcze nie potrzebują żadnego zapasu. Ale tutaj nie dokarmiamy, tylko utrzymujemy wilgotność i dość wysoką temperaturę przy wschodach, a po wschodach obniżamy do granicy maksimum 15 stopni. Jak pan ma gdzieś takie pomieszczenie, dobrze, i to wystarczy. A dopiero później po pikowaniu, zależy co pan, czy warzywa, czy kwiaty, do różnych doniczy, czy to będą takie torfowe, czy pojedyncze, plastikowe, wtedy tam ziemia może być bardziej taka już wzbogacona, bo one będą rosły w tych pojemnikach dłużej. No dobrze, serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy również, do widzenia, do usłyszenia i... Witamy kolejnego. Dzień dobry, Krzysztof Maciej, tylko grudzie zapytać. Dzień dobry. Czy już można przycinać drzewa owocowe, na przykład takie porzeczkowe, może przycinać na dzień dzisiejszy, czy nie? Tak, porzeczki, krzewy owocowe może pan na dzień dzisiejszy przycinać. Wszystkie adres porzeczki, czerwone, czarne, to może pan przystąpić do tego działania. Mam jeszcze pytanie, nawet czy jeszcze może wkopywać kompost w bieżącym miesiącu, czy jeszcze nie? Nie bardzo. Czy kompost można do ziemi wkopywać jeszcze dzisiaj nawet przykładowo? Takie potrzeby nie, zbyt wcześnie. Czyli pomieszanie kompostu z ziemią, przekopanie. No chyba, że pan tam ma jakieś potrzeby, bo to czy dzisiaj pan to zrobi, przekopie, bo ziemia nie jest zmarznięta, czy zrobi to później przed wysiewem, czy przed sadzeniem różnych roślin, to będzie równie dobrze. Czy bez znaczenia? Bez znaczenia. Mamy jeszcze pytanie, bo ja jeszcze sadziłem truskawki w kwietniu na bosiece na 3-4 lata, bo jeszcze posadzę jeszcze we wrześniu o tych rozsad. Czekaj, że posadziłem truskawki jeszcze tak z rozsady, to jeszcze pod koniec jeszcze lata ubiegłego roku. Czy one mi już urosną tak między marcem a majem ewentualnie? Jeżeli pan sadził te młode truskaweczki w kwietniu, to one już do jesieni się dobrze zakorzeniły, dobrze się rozrosły, a teraz tej wiosny będą kwity i będzie pan zbierał pierwsze owoce. Jeżeli pan sadził w kwietniu roku ubiegłego, to w tym sezonie będzie pan już miał zbiór pierwszy. Aha, to dziękuję, do widzenia, mojego dnia życzę. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy i pędzimy dalej. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, ja chciałbym się spytać o toksyn, bo mam toksyn zamiast miedziany. Czy można pryskać go, jak będzie cieplej? Niech pan sprawdzi na temat ważności tego. Po pierwsze, no toksyn to nie jest to samo, co miedzian. Jak wspomnieliśmy, te pierwsze opryski robimy miedzianem. Toksynem robimy później. Tylko tu mała taka uwaga. Pan ma widocznie zapasy, bo toksyn jest wycofany. Toksynu pan już nie kupi w sklepach ogrodniczych, ale jeżeli pan ma i data ważności jeszcze jest dobra, tak, bo tam niektóre zapasy sklepy miały, to owszem, będzie pan jako środek grzybowy używał następnej kolejności i do wielu gatunków drzew i krzewów. I czyli, również na najpierw, ozdobne... Najpierw miedzianem, tak? Tak, miedzianem. Toksyn ma dużo aspektów działania, ale ma zupełnie inny skład chemiczny niż miedzian, więc, bo miedzian to typowe związki miedzi, takie zabezpieczające. Ale wycofany to nie znaczy zakazany? Znaczy nie, w ogóle już nie ma. Jest niedostępny. Handel po prostu tam się zmienił. Zaniechał produkcji. No bo jest taka lista środków weryfikowana co roku i co roku się odnawia decyzje na dane środki. Toksyn akurat się na to nie załapał, już skorę, także nie mamy. Ale jak się posiada, to można zużyć, tak? Nie... Bacząc oczywiście na to, czy okres gwarancji nie minął, bo ktoś może mieć od kilku lat i wtedy... Nie, 24 jest. Mam nadzieję, że był w miejscu przechowywanym, że nie przemarzł. Dobry, tak? To może pan stosować. W maju, tak? Toksynę dopiero.
To no, musi pan pamiętać, że tak, topsin to jest środek grzybobójczy o szerokim spektrum działania. Działa na różne grzyby. Działa w sumie dosyć łagodnie. I coś mi się wydaje, że właśnie ostatnio gdzieś czytałem, że topsin znowu będzie wznowiona produkcja, znowu będzie dopuszczony. Bo tak to się jakoś buja z tą produkcją tych środków chemicznych. A miedzian, to musi pan pamiętać, że to jest jedyny właściwie dostępny środek, który ma właściwości bakteriobójcze. A bakterie powodują na roślinach różnego rodzaju choroby zwane plamistościami. Plamistość na przykład na magnolii bardzo popularna, na wiele innych drzewach, na śliwach, no, rak bakteryjny. I to jest jedyny środek, który mamy szansę przynajmniej częściowo zwalczyć te choroby bakteryjne, a możemy go stosować tylko w stanie bezlistnym. Dlatego jest to konieczność teraz stosowania, kiedy temperatury będą miną te teraz ochłodzenia, które są prognozowane. Około 10 stopni, tak? Ma być temperatura 8 stopni nawet, plus środek przyczepny. I porządne zadanie. Dziękuję ślicznie. Miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pozdrawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę pani, ja mam takie pytanie. Mam jeżyny i ta płoza ma jakieś 4 metry, 5 nawet, ale wypuszcza jeszcze z boku takie metrowe pędy. Czy te pędy przyciąć, czy je zostawić? Proszę pana, no więc... Ma pan widocznie odmianę bardzo silnie rosnącą, chociaż przy jeżynach to jest normalne, że pędy są 3-4 metrowe i więcej. Przede wszystkim musi pani wiosną rozpiąć na jakichś tam drutach czy szturkach. One nie mogą tak zwisać sobie do ziemi. To jest po pierwsze. I jeżeli są zbyt długie, a te pana podpory są jakieś tam metrami ograniczone, czy to 3 czy 4 metry, ten rządek tych jeżyn pana jest, to należy nawet o 1/3, a nawet te bardzo silnie rosnące o 1/2, te długie pędy, te nazwijmy je takim przewodnikami przyciąć. Natomiast te boczne zostawić je, nie sobie rosną, bo one w tej chwili może mają tam 20 czy 30 cm i z tych będą również zawiązane owoce. Ale pamiętać pan musi o jednym, że przy jeżynach, przy uprawie jeżyn, to pędy, które w roku ubiegłym dały panu owoce, owocowały, to je pan bardzo łatwo pozna, bo one na tych końcówkach tak mają jeszcze pozostałości zeschnięte owoce lub kwiatostamy, to te usuwamy przy samej nasadzie, przy samej ziemi, bo one w tym roku pan nie zakwitną, ani nie wydadzą owocu. Czyli te pędy ubiegłoroczne, które owocowały, wszystkie wycinamy, jak to się mówi, do zera, do piłu. Te, które urosły od wiosny do całej jesieni przezimowały, rozpinamy na podporach i z tych będziemy się cieszyć pięknymi owocami. 52 345 50 90, ten telefon cały czas do państwa dyspozycji jeszcze przez przynajmniej 10 minut. Słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry, Sławek, wieloletni słuchacz Hełna. I właśnie chciałem podziękować temu panu, który dzwonił przed chwilą i o tych śliwach. Listach mówił, nie? Aha. No bo ta odmiana, którą ja sobie wybrałem, to był czarny bursztyn, bodajże to się tak nazywa po polsku. I to jest śliwa japońska. No i tutaj państwo mi właśnie tą śliwę japońską oddadaliście, nie? A ten pan właśnie Stanley i prezydent. I połowa września pana zadowala? Słucham? A połowa września? Owocowanie pana zadowala? Połowa września to jest okej. No i super. Tylko teraz pytanie, czy zrobić eksperyment i wziąć tą śliwę japońską, która mi się bardzo spodobała, czy też właśnie przychylić się na pierwszą. Decyzja należy do pana. Eksperymentowanie to nasza pasja. Myśmy pan doradzali, że ewentualnie te tradycyjne zmiany, które pan tu już wie i słyszał, posadzić, tak. A tą taką eksperymenty, jak gdyby taką dodatkową. Jeżeli pan się sprawdzi, bo to różnie i podłoże, i glebowe warunki, i tak dalej. Jeżeli się uda, to będzie bardzo dobrze. Jeżeli nie, to po prostu pan ją zlikwiduje, a te sprawdzone będzie pan z nich korzystał i będzie pan miał. No tak, tylko na działce mało miejsca. A co by panowie zrobili? Wziąłbym te sprawdzone jednak odmiany, mimo wszystko. A panie Waldku? No raczej sprawdzone na pewno, chociaż no kusi, że może jednak jak się dobrze przemyśli, to gdzieś tam można. Jestem zgodnie z kolegami, że jeżeli tego miejsca nie ma, jeżeli dysponujemy przestrzenią, no to róbmy te eksperymenty. Jeżeli nie, a chcemy mieć te owoce... Krótko! Krótko mówiąc,
trzymajmy się starych zasad. To już pan wie, co ma pan zrobić. Tak, no już posłucham fachowca prawdopodobnie. A jak nie, to wie pan, gdzie ich znaleźć, nie? No właśnie. To dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Powodzenia życzymy. Dziękujemy. I smacznego. I witamy kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. A witamy panią. Witam serdecznie. Ja w bonie z pytaniem. Tak, słucham. Chodzi mi o winogrona. Mhm. Halo? Takie wielkie kiście. Winogrona, tak? Tak. Mhm. Wielkie kiście, to już pod koniec, tak jak one zaczynają dożywać, pojawia się taka mocna pleś. Takie białe jakieś całe. I one nie nadają się do jedzenia, one później gniją. I każdy rok jest to samo, się powtarza. No po prostu brak ochrony. Ten sam oprys pierwszy wiosenny miedzianym czy tam siarkolem, no to nie wystarcza. Winogrono jest bardzo, bardzo wrażliwe na mączniaka też raz. Być może jest to mączniak lub szara pleś. Te dwie choroby są bardzo, bardzo, które potrafią wyniszczyć właśnie nie tylko dojrzałe winogrona, ale nawet jeśli są wielkości małego paznokcia, to już też potrafi być zaatakowane. Tutaj musimy szczególnie nie bać się ochrony. Winogrona jemy najszybciej z odmiany, to są sierpień, późniejsze wrzesień i październik. Także ta ochrona, jeżeli pani będzie pryskała przeciw właśnie mączniakowi i przeciw szarej pleśni środkami grzybowymi, proszę nie bać się opryskiwać do czasu zbioru śladu. A to jest jeden środek? Jest na mączniaka, jest inny jest na szarą pleśń. To naprzemiennie stosować? Tak. Myślę, że w takim okresie wzrostu winogron... Ja mam tylko prośbę, przepraszam do pani, żeby ściszyć troszeczkę radyjko i żeby nas pani słuchała przez słuchawkę telefonu, bo nam się tworzy taki pogłos i właśnie jak ktoś przez nie bać, słucha, nie bać się kłopot. Wykonać po trzy opryski na szarą pleśń i na mączniaka winogron. Proszę nie bać się i spokojnie będzie, doczeka pani się i będzie pani mogła je konsumować. Nie do jedzenia. Ale jedynie, co pani może zrobić, to pryskanie, ten oprysk? Słucham? Kiedy zaczynać ten oprysk? Już teraz może pani tym miedzianym wspomniałem już wielokrotnie, ale trzeba pamiętać tylko, że przed zbiorem, żeby pani nie robiła tego oprysku tymi chemicznymi środkami, dlatego że zachować ten okres karencji. Tam zawsze na środka jest opisane, ile dni tej okresu karencji trzeba zachować, tak? I proszę pamiętać jeszcze o jednym. Mączniak to jest grzyb. To, co widzimy, to są zarodniki. Grzyb się rozwija w środku liścia. I zwalczenie mączniaka, który już jest w bardzo widocznej roślinie, jest bardzo trudne. Dlatego w tym przypadku wyjątkowo radzę jednak pryskać prędzej. Mączniaki się pojawiają zawsze na roślinach wtedy, kiedy jest taki okres, że jest gorąco za dnia, a zimno nocą. Czyli zazwyczaj to jest czerwiec. Nawet. I w tym czerwcu to jest najważniejsze opryskiwanie z raz, dwa razy chociaż. Profilaktycznie. I tak samo ze środkiem przyczepnym. To jest takie niby profilaktycznie, ale ten grzyb już się rozwija w środku w liściu. Także zapobiegamy, bo wtedy, kiedy tylko zarodniki są na wierzchu, to nic to bardzo, bardzo, prawie nic to nie daje. Ciężko. No właśnie nie mogę nigdy do zbioru, bo zawsze jest... Proszę sobie w kalendarzu zapisać w czerwcu. Kiedy noce robią się zimne, tam jest taki krótki okres. A w czasem czerwcu to do zbiorów później, jeszcze daleko, nie? Tak, te okres to trzeba pamiętać, żeby nie jeść tej chemii po prostu, tak? Czyli ten pierwszy opys miedzianym, później czerwiec. I kilka rodzajów środków sobie kupić, które są wyłącznie na mączniaka. Najlepiej takie, nie takie, które mają spektrum działania, takie właśnie szerokie. O jak Topsin, że wszystkie grzyby po trochę zwalczają, ale żadnego mocno. No jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak. No to tak czasem jest. No. A ja wspomniałem, może pani tego momentu nie utrafić, dlatego wspomniałem, żeby zrobić dwa lub trzy opryski przeciw temu mączniakowi lub szarej pleśni. To jest tam rachunek prawdopodobieństwa, że kiedyś tam pani trafi na ten dobry moment rozwojowy, żeby go zwalczyć. To są środki generalnie niedrogie, ogólnie dostępne, nie będzie żadnego problemu w nabyciu i zastosowaniu. Szara pleśń zazwyczaj pojawia się wtedy, kiedy jest dużo opadów, albo kiedy mamy tak podlewanie ogrodu ustawione z polewaczek tryskających, że lecą po liściach.
Roślina powinna mieć suche liście, bo to większość roślin to nie są rośliny wodne, potrzebują w podłożu wilgoci, a nie na liście. Tak, ja podlewam, przepraszam, ja podlewam właśnie tylko w ziemię, ale no, dzieje się tak co roku i one są piękne, te winogrona duże, bo drugie ma mniejsze, ale tamte są zjadliwe, tamte nie dostają, a to bo są odmiany takie bardziej odporne na różnego rodzaju. Duża różnica jest. Taką odmianą bardzo wrażliwą na szarą plesz jest Iza Zaliwska. Taka odmiana jest, która jest no przepięknie, słodka, wczesna, ale szalenie wrażliwa na szarą pleśń i tutaj jak przegapimy te opryski, to niestety, ale gdzieś nie będziemy. No właściwie walka z szarą pleśnią to nie jest taka trudna, z mączniakiem jest zdecydowanie gorsza, dlatego to musi pani pamiętać. Ale teraz miedzian może już pani zastosować. A szara pleśń, no to jeżeli będą opady to i jest ciepło latem, no to ciężka sprawa jest, też się robi z szarą pleśnią. No ale cóż, no jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Sodą posypy, to znaczy pryskałam to, nie? Też. Rozcieńczałam i sodą, ale to nic nie dało. Dlatego nie. Mówię pani, za późno. Trzeba trafić w termin rzeczywiście. Trzeba już zacząć od teraz. Powiem tak, soda jest bardzo dobrym opryskiem, ale to jest zdecydowanie taki środek zapobiegawczy. Jeżeli ma pani możliwość, jest pani na działce cały czas, tak powiem, przez cały sezon, tak? To tą sodą to może pani raz w tygodniu. Pomiędzy opryskami. Tak, ale mimo czy one tam wystąpią, te choroby czy nie, zapobiegawczo tą sodą oprysk robić raz w tygodniu, to są koszty praktycznie zerowe. Tak. I jaki tam moment pani uzyska, że zadziała, że nie pozwoli tym chorobom się rozwinąć. A szczególnie szara pleśń jest bardzo, że tak powiem, mocno atakująca winorość. I o wiele bardziej i częściej atakuje niż mączniak. Tak, dobrze. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia. My również dziękujemy i życzymy miłego dnia, całego weekendu. Dziękujemy za wszystkie Państwa telefony, życzymy powodzenia. A słyszymy się jak zwykle za tydzień 5 minut po 12 w audycji Raz na Zielono. Dzisiaj dziękuję pan Roman Grzechowiak, pan Waldemar Uzdowski, pan Jarosław Mikietyński, Sławomir Nowak, Janusz Wiertel, Małgorzata Burchart. Mówimy do usłyszenia, no i pozdrawiamy Andrzejka. Wracaj szybko do zdrowia, czekamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.